Siemka, co u was słychać? Zaraz się zbliżają wakacje, prawda? Chwila na Dark Orbit może. Zawsze zastanawialiście się pewnie, jak otwierać zielone skrzynki. W sensie, wiadomo, lewy przycisk myszki otwiera się 90 parę procent szans, że nic ciekawego nam nie wypadnie. Ale jak zwiększyć swoje szanse? Właśnie. Na przykład teraz wyobraźcie sobie, ja jestem po zecie, mam 20 parę kluczy i co chcę się zrobić? Chcę się od razu je otworzyć, prawda? No i co wypadnie? No pewnie nic. Jak zrobić, żeby na pewno nam coś wypadło danego dnia? Jeśli polujecie na LF4, to zbierzcie sobie na przykład 150 kluczy i ten dzień podwójny LF4 i na bank wam chociaż jedna wypadnie. A czasami więcej właśnie. Kiedyś miałem tak, że w podwójny LF4 nazbierałem sobie trochę kluczy. Co prawda miałem ich tylko 50, ale zawsze wypadło mi 4 LF4. Dlatego teraz mówię wam, jeśli chcecie coś naprawdę dobrego zebrać, to musicie zbierać nie takimi pojedynczymi sztukami, tylko musicie całymi hurtowo po prostu. Czyli po 100, po 200. 100 to jest taka dolna granica minimum, kiedy naprawdę chcecie coś zebrać. Jeśli polujecie sobie na jakiegoś Apisa czy Zeusa, to tak samo dobrze jest robić w to eventy. Aczkolwiek, jeśli chcecie mieć w to i to, to najlepiej na początku zbierać złote skrzynki, ponieważ dopóki nie będziemy mieli Zeusa, to nam się opłaca je zbierać, a wypadają z nich i Apisy, i LF4 tak samo. Jeśli już zbierzecie Zeusa, to nie musicie już zbierać złotych skrzynek i nie będą wam wypadały części do Zeusa z tych zielonych, czyli automatycznie nie będziecie tracić kluczy, bo już będziecie mieli tego Zeusa. A Apisa i LF4 se dozbieracie. Znaczy, to jest opcja dla cierpliwych. Dla niecierpliwych to jest po prostu na każdy event mieć ponad 100 kluczy i zbierać. Ja tak robiłem właśnie. Jakiś event był i właśnie zbierałem sobie do 100, 200 kluczy i sobie wyciągałem właśnie po jednej LF4, dużo części do Zeusa albo Apisa, albo raz mi wypadł nawet design do Diminishera. I wtedy właśnie zbierałem 150 kluczy. Więc zbieranie takimi partiami dużymi jest dużo bardziej efektowne niż zbieranie takich pojedynczych skrzynek. Można to porównać do składania wrót. Czy składamy wrota mając po 10 energii, po 20? Nie, zbieramy sobie po 200, po 300 i dopiero wtedy cokolwiek klikamy. A niektórzy właśnie czekają, żeby mieć te 2000 energii i złożyć całe wrota naraz. Więc o to chodzi właśnie. Dużo naraz, a nie takie pojedyncze ciupanie. Trzymcie się.